witamy serdecznie w następnym odcinku z serii Pokaż jak latasz, czyli w grze World of Warplanes pokazujemy ciekawe powtórki z bitw lotniczych. Tym razem samolot szturmowy, czyli jak ja to tak nazwę, bombowiec, chociaż nie wiem, czy to tak się nazywa. Samolot premium 5 tieru IU-2, a meczyk super wykonał Ferb. Cześć. Witam was. Słuchaj, bo kwestia jest taka, że bardzo mi się podoba taka bajka, Finans i Ferb. Czy to jest jakiś związek z tym twoim nickiem? Tak, moja siostra często oglądała tą bajkę, więc sobie zagarnąłem ten nick. Okej, widzę, że zajmujesz się teraz niszczeniem celów naziemnych. To może właśnie powiedz, samolot szturmowy, głównie jego celem są cele naziemne? Tak, służy do ułatwiania drużynie zdobycia punktów przewagi, które mogą przesądzić o zwycięstwie. Bo oczywiście w World of Warplanes, tak samo jak w różnych innych grach samolotowych, można wygrać poprzez niszczenie celów naziemnych albo samolotów. Co? O! Ale ty zniszczyłeś też samolot przed chwilą. Tak, rakietą. Tak zwany rakietowiec. A trudno jest rakietom zniszczyć samolot, bo one to nie są rakiety chyba samonaprowadzalne, tylko jednak lecą do przodu i wybuchają, nie? Tak. Co trzeba zrobić, żeby trafić? 800 metrów. Aha. Czyli co trzeba zrobić, żeby dobrze trafić taką rakietą samolot? Trzeba się sugerować punktem, tak jakby to powiedzieć, instynktem, tak ci powiem. Doświadczeniem, bo ty rozegrałeś już dużo, chyba ponad 6000 bitew walk powietrznych samolotem. Ale widzę, że strzelają do ciebie, a ty wytrzymujesz. Czyli jakie są charakterystyczne cechy i takie... jakie ma plusy i minusy po prostu samolot szturmowy IU-2? Powiem ci tak, ma dużo punktów życia, czyli HP. To ułatwia naprawdę manewrowanie pomiędzy tymi celami, które do ciebie strzelają. Normalny myśliwiec nie poradziłby sobie z taką siłą ognia pelotek. No i też jeden gościu siedzi z tyłu samolotu i strzela? Tak, to jest tylny strzelec. Bardzo ułatwia sprawę, gdy ktoś siądzie ci na ogonie. Mhm. Jak wiadomo, samoloty mogą dostać asa za zniszczenie 5 samolotów, a za ile celów naziemnych dostaje się jakiś medal? Za 15 celów naziemnych i to się nazywa grom. Ale to chyba nie jest łatwo zrobić, nie? Nie, to trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia i umiejętną drużynę przy swojej stronie. Mhm. Słuchaj, IU-2, czyli tak samo jak World of Tanks, World of Warplanes, samoloty brały udział normalnie w II wojnie światowej, tak? Tak, ten brał w roku 40 do 45 roku. Na linii frontu służył on jako niszczenie umocnień wroga, co bardzo ułatwiało piechocie zajęcie tych pozycji. Mhm. A jeszcze się nie spytałem, co to za mapa, front wschodni. Bo są na pewno różne mapy, nie? Ta mapa czym się charakteryzuje głównie? Dużą liczbą celów naziemnych i to utrudnia sprawę i łowi, bo nie wiadomo, które wybrać cele. I to jest... Walczysz z japońskim samolotem, tak? Tak, on jest bardzo trudny do zniszczenia, bo jest strasznie zwrotnym samolotem. Ale udało mi się go zestrzelić. Popełnił błąd, bo zamiast lecieć do góry, to leciał w bok. No, ten akurat dobrze zrobił. Uniknął mojego ognia. Czyli można powiedzieć, samoloty szturmowe to tak jakby w czołgach artylerię. Nie wiem, czy ty grałeś w World of Tanks kiedyś? Nie, nie grałem. No. Tylko, że artylerie w czołgach są miękkie, a tu chyba najtwardsze samoloty są właśnie szturmowe, nie? Tak, tu są najtwardsze w całej grze. Mhm. No już zniszczyłeś 2 samoloty oraz 10 celów naziemnych. I jaki teraz twój plan był? Samoloty cię teraz gonią, nie? Tak, mój plan to była zabawa w tamtej chwili. Próbowałem zająć te samoloty, które mnie gonią, żeby innych graczy nie ścigali, tak jak teraz. Żeby wygrać punktami przewagi. Jest 34 do 9, to...
to jest naprawdę duża przewaga. A, teraz tylny strzelec zniszczył, tak? Tak, samolot. To był tylny strzelec. O, ale twój kumpel z klucza też nieźle tam, 9 już celów naziemnych. Czyli można powiedzieć, wasz klucz zwyciężył tą bitwę, nie? Tak. To była zasługa i praktycznie wyłącznie naszego kluczu. A ten czwarty jak zginął, bo nawet nie zauważyłem? Zestrzelili go. Aha. Czyli... Inny myśliwiec go zabił. Aha, aha. Czyli 10 celów naziemnych, ale też 4 samoloty. Samolotem premium, samolotem szturmowym, myśliwcem szturmowym i UM-2. No to chyba wszystko. Czy coś jeszcze dopowiemy? Coś może chcesz pozdrowić swój klan, bo ty jesteś w tym samym klanie, co ostatni kolega. Jak on się nazywał? Seturo. Seturo, tak, 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 tak. Serdecznie zapraszam do dołączenia do naszego klanu Dywizjonu 303. To tak jest naprawdę dobry klan i wiele można się nauczyć. No. Aha, jeszcze się nie spytałem. Ty czym sterujesz? Klawiaturą, myszką czy joystickiem? Joystickiem. Jest mi łatwiej o wiele joystickiem latać. Aha. No może kiedyś spróbuję kupić sobie jakiś joystick. Najwyżej mi kiedyś podasz, jaki model najlepiej kupić. A jaki model najlepiej kupić? Ja mam MatCat Cyborg V1. To jest porządny joystick. Kawał dobrego joysticka. No to co, dziękujemy za pokazanie super meczyku myśliwcem szturmowym. Przepraszam za moje... No jeszcze dużo nie latam w samoloty. No i co? No i zapraszamy do następnego odcinka. Pokaż jak latasz. Na razie, trzymajcie się. Na razie.